więcej na ten temat. Czy nie boję się o swoje życie? Gdybym chciał, mógłbym dostać ochronę, nie? Dziś się tego dowiedziałem. Ale postanowiłem, że chyba jest ok. Natomiast dzisiaj miałem bardzo dziwną sytuację. No i z Moniką, no, bardzo się wystraszyliśmy. Słuchajcie, skręciliśmy w uliczkę taką tutaj w Konstancinie. W taką uliczkę, że jest już ślepa uliczka i dalej tylko las. Że tam tylko dojeżdżają osoby, które mieszkają akurat w danych domach, nie? Na przykład tam, czyli jeden samochód może tam wjedzie raz dziennie, bo dwie działki są ruiny i tylko jedna działka tak naprawdę, więc tylko do tej jednej działki prowadzi. I nagle jedzie motor. Na czarno ubrany chyba gość był, tak, motor jedzie. Przejeżdża ulicę tą główną, patrzy w bok. Ja byłem tak daleko, nie? Już i spojrzał na mnie. Zatrzymał się, patrzy. Cofa się trochę nogami na tym motorze i skręca w tą uliczkę i jedzie, nie? I ja tak patrzę. Patrzę na Monikę i mówię, oho. I on patrzy na nas, kiwnął głową i przejechał dalej. Zatrzymał się i zakręca i znowu do nas jedzie, nie? Ja mówię, okej, okay, upewnił się, czy ja to ja. I no za chwilę Monika, jeżeli ma dojść do czegoś, to pewnie teraz dojdzie. I w chuj, nie? Jakby już było tak dziwnie. Gość się zatrzymuje i mówi, że zatrzymam się spokojnie, jestem sąsiadem, przyjechałem zobaczyć, bo wiem, że tutaj jest afera duża, jakby, że w Konstancinie ludzie o tym gadają, bo jakby wiedzą, że wy tutaj macie siedzibę i że chciałem po prostu przyjechać, zobaczyć, czy tutaj wszystko ok, czy się nic złego nie dzieje i tak dalej, nie? Ale straszliwie. Był moment, że... I później właśnie Monice powiedziałem, że słuchaj Monika, jakby doszło do czegoś, bo ja nie uważam, że do czegoś dojdzie, ale że jeżeli by doszło do czegoś, to ty nie stój ze mną, tylko z psami uciekaj, kurwa, w te działki, w te ruiny, a ja będę uciekał w drugą stronę, nie? No to wtedy, wiadomo, zajmą się mną, ona da radę jakoś, nie? Ale kurwa, był taki moment hardkorowy, ale to wiadomo, bo to wyobraźnia człowieka nakręca, nie? Też te wasze donaty, czy się nie boisz, no to one też jakby, no że jest tak. Sporo osób mi pisało, żebym w ogóle niczego nie nagrywał, bo właściwie...